Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem jest nasz stały współpracownik, dr Stanisław Niewiński. Uszanowanie, witam Cię, Stanisławie. Witaj, Arturze. Dzień dobry Państwu, bądź dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy nas słuchacie. Dr Stanisław Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, prezes Instytutu Spraw Zagranicznych Kolegium Nobilium Opoliense, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego. Stanisławie, przywitałeś się z nami tradycyjnie, bym powiedział, i słusznie, bo podcast ma to do siebie, że można odsłuchiwać go w tej chwili, kiedy to nam jest wygodnie jako odmiot. Tak jest. Stanisławie, przystępujemy do tematu, który obiecaliśmy naszym słuchaczom. Dwa właściwie mamy obiecane, tak? Bo jednym to jest, który dopiero będzie, przypomnij. No, dzisiaj będziemy na temat Tajwanu rozmawiać. Ale nie dzisiaj, ten drugi. A, konfucjanizm i tak dalej. O tym następnym razem będzie jeszcze następnym, następnym. A dzisiaj, szanowni państwo, zgodnie z naszą obietnicą, będzie temat Tajwanu. Szanowny Stanisławie, doktorze, zapytam może trochę nie po kolei. Ale tak być może, żeby też uspokoić naszych słuchaczy, żeby nie mieli wątpliwości, dlaczego akurat ten temat podjęliśmy. Czy dzisiaj ten Tajwan jest problemem? Coś się akurat w tej przysłowiowej teraźniejszości zmieniło? Jak dzisiaj spoglądasz na temat Tajwanu? Zanim zapytam, właściwie skąd się to wszystko wzięło? Tajwan jest bardzo ważnym miejscem na arenie międzynarodowej. Jeśli mówimy tutaj, a mówimy bardzo często o zagadnieniu rywalizacji chińsko-amerykańskiej, no to wśród tych bardzo wielu kwestii, o które Pekin i Waszyngton się spierają ze sobą, no Tajwan zajmuje bardzo, ale to bardzo istotne miejsce. Ta wyspa jest z szeregu względów politycznych, gospodarczych, militarnych, ambicjonalnych bardzo istotna zarówno dla Chin, jak i dla, jak i dla Stanów Zjednoczonych. A zajmujemy się tym zagadnieniem dzisiaj, ponieważ na początku przyszłego roku, konkretnie 13 stycznia, o ile, o ile mnie pamięć nie myli, będziemy mieli wybory prezydenckie na tej wyspie, które no, zaważą tak naprawdę myślę dosyć istotnie nad kierunkiem, w którym ta wyspa będzie zmierzać w kolejnych kilku latach. Szanowny Stanisławie. Ja się bardzo cieszę, że o tym wspominasz, bo muszę zapytać, właśnie jakie, no i znowu trochę niezgodnie z planem, ale rozmowa zawsze żyje swoim życiem, tak trochę masłem myślanym. Jakie tendencje tak naprawdę są na Tajwanie? Czy jest coś w rodzaju takich nacjonalistyczno-separatystycznych, aby od tych Chin bardzo mocno się odłączyć? Czy są te ośrodki, które jednak dążą do pewnej, nazwijmy to, unifikacji? Połączenia, bo no, z tego co się orientuje, to tak naprawdę tych ośrodków jest kilka i one są no, zdecydowanie przeciwstawne sobie i nie sposób ich interesów, czy tej, no właśnie, myśli politycznej połączyć, pogodzić. Aby na to pytanie wyczerpujący sposób odpowiedzieć naszym szanownym słuchaczom i słuchaczkom, no, trzeba przede wszystkim, myślę, opowiedzieć trochę o bardzo zawiłej i skomplikowanej historii tej wyspy. I tutaj chciałbym zacząć od takiego, myślę, bardzo istotnego elementu, że my musimy, aby zrozumieć Tajwan, to co się na nim dzieje, musimy zrozumieć to, że Chiny były i Chiny są wielkim mocarstwem. Tak, te ich strefy wpływów sięgały raz dalej, raz bliżej granic chińskich. No i właśnie w tej strefie wpływów chińskich znajdowały się przez stulecia takie różnego typu obszary, byśmy powiedzieli, pograniczne, na których te wpływy chińskie raz były silniejsze, raz były słabsze. W tym kontekście warto na przykład myślę spojrzeć na kazus Półwyspu Koreańskiego czy na przykład Indochin ze szczególnym uwzględnieniem Wietnamu. Te obszary, te państwa bywały w swoich dziejach w granicach chińskich, bywały niezależne, ale w ramach tej swojej niezależności uznawały bardziej lub mniej, zwierzchność państwa chińskiego, no ten układ jest nazywany systemem trybutarnym, no, prawdę mówiąc, że pozwolę sobie na taką drobną dygresję o tej właśnie powiedzmy historii tak naprawdę polityki zagranicznej Chin, tym jak te Chiny dawne sobie układały stosunki z sąsiadami, to w ogóle moglibyśmy jeden odcinek myślę naszego podcastu poświęcić, bo to jest temat bardzo ciekawy, a w sumie w Polsce dosyć, dosyć słabo znany, no i w tym kontekście też należy widzieć wyspę Tajwan, który w swoich dziejach był był częścią Chin, bywał poza Chinami, był, znajdował się w granicach państw z Chinami rywalizujących, mam tutaj na myśli Japonię. Jest on zamieszkany przez ludność, która przybyła na jego teren z Chin kontynentalnych. To w kontekście kulturowym w dużej mierze też są Chińczycy, ale przez właśnie tą swoją charakter pograniczny tego Tajwanu to, że on się znajdował gdzieś tam na kresach tego chińskiego imperium, jest to chińskość. Bardzo, ale to bardzo specyficzna, która ewoluuje w kierunku, który my dzisiaj nie do końca jesteśmy sobie w stanie do końca przewidzieć. Stanisławie, to rodzi się takie pytanie, może po trochę kontro, kontrowersyjne. Tajwan to Chiny? Czy być może podmiot wywodzący się trochę z Chin? Czy można to porównać gdzieś do innego miejsca na świecie, tak aby pomóc naszym słuchaczom to zrozumieć? Czy to jest może, nie wiem, podobna sytuacja jak z państwami rodzącymi się tak naprawdę po rozpadku Rosji i w skali tak naprawdę wielowiekowej? Czy być może to jest też coś w rodzaju Mniejszości, które u nas też są, w, chociażby i w Polsce, i które też gdzieś tam próbują walczyć o, o swoją tożsamość, do czego byś to porównał? Tak, aby ktoś, kto tego tematu nie zna, nie rozumie, niekoniecznie z własnej winy, bo tak naprawdę w naszym systemie edukacji gdzieś, gdzieś ten kawałek świata jest pomijany. I jakbyś mógł pomóc krótko komuś to jasne, zrozumieć, pewnie. zanim rozwiniesz swoją dalszą myśl. E, jasne, ja bym powiedział w ten sposób. To jest podmiot, który kulturowo. I w znacznej mierze etnicznie się z Chin kontynentalnych wywodzi, ale który bywał w swojej historii poza granicami Chin, na pewnym etapie wybił się na niezależność, no i dzisiaj ewoluuje we własnym kierunku, można by powiedzieć. Jeśli musiałbym przyrównać kazus do tej wyspy do czegoś z historii, to ja bym powiedział: Wiem, to jest teza być może troszkę, troszkę odważna, ale moim zdaniem pasuje tutaj. Są takie dwa przypadki sąsiadów chińskich. Pierwszy z nich to jest Korea, a drugim jest Wietnam. Korea za czasów dynastii Han, to jest druga dynastia cesarska w dziejach, w dziejach Chin, podbiła Półwysep Koreański i po prostu włączyła go w granice cesarstwa. To była prowincja po prostu, imperium. Chińczycy kolonizowali te ziemie, zarządzali nimi, ale gdy w III wieku naszej ery dynastia Han upadła i Chiny na kilkaset lat pogrążyły się w zamęcie wewnętrznym, no to wtedy te tereny odpadły od władztwa chińskiego i Koreańczycy zaczęli po prostu no, sami sobie organizować życie polityczne, rozwijali własną państwowość, własną kulturę, własną niezależność. I gdy w VI wieku naszej ery Chiny zostały ponownie zjednoczone jako, przez imper, jako imperium, najpierw przez dynastię i Potem po kilkudziesięciu latach jej dziedzictwo kontynuowała dynastia Tang. To imperium próbowało ponownie odzyskać panowanie nad Koreą. Chińczycy wysłali łącznie trzy inwazje przeciwko Koreańczykom. Pierwszą Koreańczycy od, odparli, drugą również, trzecia się dopiero udała. Ale to panowanie chińskie na półwyspie nie trwało długo, ponieważ Koreańczycy się buntowali. No, i Chińczycy zostali zmuszeni no, uznać tą niezależność koreańską, to, że Koreańczycy posiadają własne państwo, no, na takich zasadach, że no, Korea jest oddzielnym państwem, ale uznaje zwierzchność cesarza chińskiego, czyli taki, no, taki status wasalny, można powiedzieć, ale od tego czasu Korea jest już państwem odrębnym od Chin. I moim zdaniem, można tutaj zauważyć pewne podobieństwa w pewnej mierze z Tajwanem. Tajwan znajdował się o czym będę tutaj jeszcze mówił, opisując historię, w granicach imperium chińskiego, ale u schyłku XIX wieku został podbity przez Japonię. Potem na kilka lat po II wojnie światowej wrócił do Chin jako jednego państwa, a po 1949 roku stał się bytem niezależnym, ponieważ władze Republiki Chińskiej przeniosły się na Tajwan, i od tamtego czasu jest on poza Chinami kontynentalnymi. Bazuje na kulturze chińskiej. Większość mieszkańców, zdecydowana większość mieszkańców tej wyspy są to ludzie o korzeniach chińskich, ale mówię, jest to chińskość niezależna, funkcjonująca poza granicami Chin jako mocarstwa kontynentalnego i w związku z tym rozwijająca własną tożsamość. A jakbyśmy chcieli określić, tak naprawdę, jakiego typu jest to podmiot prawa międzynarodowego? Bo Chiny określamy jako komunistyczne, oczywiście to nie jest do końca wcale taki komunizm i o tym też w jednym z najbliższych odcinków na pewno będziemy mieli rozmawiać, ale powiedzenie o Tajwanie jako o państwie kapitalistycznym pewnie też jest zbyt ogromnym skrótem myślowym. Przede wszystkim musimy tutaj pamiętać o tym, że Tajwan jest od właściwie schyłku lat 80., początku lat 90. ubiegłego wieku dobrze funkcjonującą demokracją liberalną. Tak? Można nawet powiedzieć taką trochę wzorcową demokracją obok Korei Południowej w tym regionie. Jest to oczywiście też gospodarka rynkowa, komunizmu tam, tam nigdy nie było. I w związku z tym, też tutaj, właśnie na tym tle, możemy zobaczyć no dość daleko idące różnice w stosunku do Chińskiej Republiki Ludowej, no która jest krajem autorytarnym. Tak? Skoro już mówimy o życiu społeczno-politycznym, to warto sobie też dodać, że od kilku lat to jest chyba jedyne państwo w Azji, w którym wprowadzono równość małżeńską, tak? że związki małżeńskie mogą zawierać również pary tej samej płci. To jest no, sytuacja właściwie niespotykana w tym regionie. Osoby homoseksualne, nawet w Japonii, której kultura dosyć tolerancyjnie się odnosi do tego zjawiska, no, nie mają takiego statusu prawnego. Stanisławie to system, to jedno, ale drugie na pewno, co trzeba brać przynajmniej w dzisiejszych czasach pod uwagę, no, to jest kwestia m.in. zaawansowania technologicznego Tajwanu chipy, półprzewodniki. Wszyscy wiemy co się działo w momentach różnych tak naprawdę kryzysów i ten Tajwan okazało się, że jest ważny, więc dla Chin może być podwójnie ważny, bo to też nie jest kwestia tylko właśnie systemu światopoglądu polityki, ale również potencjalnego uzyskania przewagi dzięki temu co tajwanowi udało się uzyskać. No patrząc ten nie chcę powiedzieć, że wieloblokowy, ale na pewno nie dwu System, który jakby powstał nam na świecie, o, o zestawienie pewnych właśnie bloków, no to dla Chin może to być ogromna szansa, i stąd chyba chęci na wciągnięcie i podporządkowanie sobie Tajwanu, no de facto, jako części, jako prowincji Chińskiej Republiki Ludowej. Tajwan dla Chin jest ważny przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze, to są powody o charakterze geostrategicznym. Jakbyśmy sobie spojrzeli na mapę, to Tajwan stanowi bardzo istotny element tego tak zwanego pierwszego pasa wysp. Państwo, które kontroluje tę wyspę, no ma dzięki niemu swobodny dostęp do oceanu spokojnego, jeszcze swobodniejsze, można powiedzieć, dojście do Morza Południowo-Chińskiego. Gdyby Chinom udało się Wchłonąć w jakiejś formie Tajwan, no to jego sytuacja geostrategiczna, możliwości manewrowe chińskiej marynarki wojennej zdecydowanie się poprawiają. To jest jedna kwestia. Druga sprawa to jest kwestia, o której Ty tutaj dość dużo powiedziałeś, kwestia gospodarcza. Tajwan, chociaż nie jest państwem dużym i nie jest to jakaś ogromna gospodarka, to jednak ona w pewnych dziedzinach jest niezwykle istotna. Na terenie tej wyspy działa cały szereg. Marek, przedsiębiorstw, które właśnie działają w ramach tych wysokich technologii, właśnie w dziedzinie teleinformatycznej, Foxconn, na przykład, tutaj być może pomylę nazwę, ale TSMC, właśnie taki bardzo ważny producent półprzewodników, chipów. Państwo, które będzie kontrolowało tą wyspę, wchłonie ją do swojej strefy wpływów, no, uzyska bardzo istotne atuty o charakterze gospodarczym. No i trzecia kwestia, ja ją wymieniam na końcu, ale też jest ważna, no to są zagadnienia o charakterze ambicjonalnym, tak. Komunistyczna partia Chin jako jeden ze swoich dalekosiężnych celów politycznych stawia sobie właśnie tutaj to zagadnienie, no pozbieranie tych wszystkich ziem, które wchodziły w skład dawnego cesarstwa, tak. Dlatego m.in. komuniści zdobyli zdobyli Tybet, tak, bo uważali go za integralną część imperium. No. To, że punkt widzenia Tybetańczyków jest już kompletnie inny, to jest inna sprawa. No i Tajwan jest takim, można powiedzieć, no jednym z ostatnich tak obszarów, który, zdaniem oczywiście chińskich władz, powinien pod panowanie Chin kontynentalnych wrócić. Ale można powiedzieć, że Chiny trochę, no może brzydko to zabrzmi, ale nauczkę światło dały. Kiedy świat próbował Tybet w jakikolwiek sposób bronić, próbował było ich kotować Chiny, Chiny się trochę gorzko tylko zaśmiały i powiedziały: Nie ma sprawy. Nie musicie niczego bojkotować, my po prostu przestaniemy wysyłać wszystko, co wysyłamy na świat i temat Tybetu, brzydko mówiąc, umarł Chiny, zrobiły swoje, w pewien sposób Tybet spacyfikowały. Czy poza Stanami Zjednoczonymi widzisz, żeby tak naprawdę ktoś się jeszcze tym Tajwanem interesował, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie właśnie Stanów Zjednoczonych Ameryki? Tajwan nie jest ważny tylko dla Stanów Zjednoczonych, on jest przede wszystkim bardzo ważny w kontekście całej układanki geopolitycznej w samym, w samym regionie, tak. Warto tutaj pamiętać, że od, znaczy to trwa od dekad, tak, ale w ostatnich latach możemy zobaczyć pewną intensyfikację, na przykład intensyfikację kontaktów japońsko-tajwańskich, tak. Niezależność, suwerenność Tajwanu jest bardzo ważna dla Ta Tokio, tak? bo w sytuacji, w której wyspa znalazłaby się pod panowaniem, panowaniem chińskim, to by zdecydowanie skomplikowało położenie geopolityczne Japonii. Nie tylko Japonia się, tym, się tą wyspą interesuje, Wietnam na przykład, też tu te stosunki są dosyć, dosyć, dosyć dobre, takie Indie. No jest cały szereg państw, dla których niezależność Tajwanu jest ważna i nie tylko to się ogranicza do Azji, przecież. Tutaj, prawda, czołowe państwa Unii Europejskiej też wolą raczej, aby w tym kontekście zostało utrzymane status quo, aniżeli aby Tajwan znalazł się w granicach Chińskiej Republiki Ludowej bądź w jej strefie wpływu. Kiedy w tym wszystkim pojawiły się Stany Zjednoczone? Dlaczego? Czy to jest kwestia właśnie pewnej władzy, równowagi? Nie wiem do końca jak to nazwać właśnie w kwestii Indo-Pacyfiku. No bo jakby nie patrzeć, no to kiedy mówimy Tajwan, to bardzo często tym drugim przysłowiowym słowem będzie właśnie USA. Myślę, Arturze, że to jest dobry moment, żeby, żeby w ogóle trochę nakreślić naszym słuchaczom. Jak wyglądały zmienne, z, zmienne losy tej wyspy, bo Stany Zjednoczone pojawiają się tutaj w pewnym tak na dobrą sprawę momencie. No więc tutaj trzeba powiedzieć, że przez stulecia ta wyspa miała, miała dosyć dziewiczy charakter. Tam mieszkała taka ludność, mieszkała i jej przedstawiciele mieszkają po dzień dzisiejszy, taka ludność rdzenna, my ich nazywamy aborygenami tajwańskimi. I tutaj ten, można powiedzieć, skład etniczny tego, tej wyspy zaczął się dosyć mocno zmieniać w wieku, w wieku XVII i w ogóle w wieku XVII, XVI, XVII, XVII. Znaczenie tej wyspy zaczęło stopniowo rosnąć, ponieważ tak, z jednej strony. Z prowincji Fujian, to jest prowincja, która znajduje się vis-a-vis -vis Wietnamu, zaczęli się na jej terenie pojawiać chińscy osadnicy, którzy po prostu szukali na tej wyspie szczęścia, a niezależnie też tą wyspą dosyć aktywnie interesowały się mocarstwa kolonialne, mianowicie Holendrzy oraz Portugalczycy. I co jest też pewną, pewną ciekawostką, bardzo ważne rzeczy na tej wyspie zaszły pod koniec wieku XVII, ponieważ władze nad nią wówczas, Zdobyły, wyrzucając z tej wyspy Holendrów, lojaliści dynastii Ming. Drodzy Państwo, dynastia Ming to była dynastia, która rządziła cesarstwem chińskim od połowy wieku XIV do połowy wieku, wieku XVII. I w XVII wieku Mingowie zaczęli tracić władzę nad imperium w wyniku dwóch procesów: po pierwsze buntów chłopskich, a po drugie najazdu plemion, plemiona Mandżurów z północy którzy stopniowo opanowali całe imperium i powołali do życia własną dynastię, dynastię Qing, dodajmy ostatnią dynastię cesarską w dziejach Chin. No ale ci właśnie lojaliści mingoscy, którzy byli spychani coraz bardziej na południe, no w pewnym momencie opanowali ten Tajwan i tam się, tam się umocnili. No sytuacja bardzo ciekawa, ponieważ o czym będziemy jeszcze mówić, bardzo nam przypomina sytuację z połowy wieku XX, gdy na Tajwan ewakuował się Chiang kai ze swoimi zwolennikami. No i ci, ci Mingoscy lojaliści rządzili tą wyspą przez no tam właściwie dwie dekady, ale w roku 1683, wtedy kiedy Jan III Sowiecki bije Turków pod Wiedniem, dynastia Qing podbija Tajwan. I włącza tą wyspę do cesarstwa chińskiego, tak? Cesarstwa chińskiego, rządzonego przez manżurską dynastię, dynastię Qing. No i ten Tajwan jest sobie prowincją imperium do końca wieku XIX. Kiedy z kolei imperium chińskie przeżywa bardzo poważne problemy, ponieważ to jest ten moment, w którym na Chiny napierają mocarstwa kolonialne. Chiny z wielkiego mocarstwa stają się de facto państwem półkolonialnym. I na dodatek jeszcze pod koniec wieku XIX, w latach 1894-1898, Chiny przegrywają wojnę z Japonią. Przegrywają tą wojnę, no i w wyniku tego konfliktu no muszą ponieść pewne straty terytorialne. No i jedną z tych strat jest właśnie wyspa Tajwan, która od tego momentu staje się częścią Imperium Japońskiego. Dodajmy, jest to pierwsza zagraniczna kolonia Cesarstwa Japonii. No i to jest bardzo ważne dla tych naszych rozważań, właśnie o specyfice tego Tajwanu, ponieważ Japończycy na Tajwanie. Rządzą od roku 1894 do roku 1945, czyli właśnie do, no do swojej klęski w II wojnie światowej. I co jest tutaj szczególnie ciekawe, jak patrzymy na te pewne różnice kulturowe, które znajdują się pomiędzy wyspą a kontynentem? Na kontynencie, w Chińskiej Republice Ludowej, to zagadnienie japońskiego militaryzmu, japońskiej okupacji znacznych obszarów państwa środka jest zagadnieniem niezwykle traumatycznym. To jest pamiętane to jest pamiętane w sposób, w sposób negatywny, i generalnie ta antyjapońskość ona jest dosyć silnym elementem współczesnego chińskiego nacjonalizmu. Stanisławie, bo trzeba chyba powiedzieć, że co najmniej dwie te nacje, bo ta, na pewno tych stron było więcej, ale w regionie, brzydko mówiąc, no, wyrzynali się na potęgę. Jak najbardziej. To były bardzo, bardzo krwawe batalie. Natomiast na kontynencie to jest związane z wielką, z wielką traumą. Ponieważ ten podbój, podbój japońskich Chin, okupacja, one były bardzo brutalne. Natomiast Japończycy z Tajwanem obchodzili się wielokrotnie, że tak powiem, delikatniej. I w związku z tym na Tajwanie nie ma takiej, nie ma w pamięci historycznej mieszkańców tej wyspy jakiegoś takiego, nie wiem, szczególnego demonizowania Japończyków. Oczywiście im się pamięta, że to ich panowanie było surowe, ale było bezpiecznie. Japończycy dbali jednak o rozwój gospodarczy, inwestowali na tej wyspie. Dzieci chodziły do szkoły. No co prawda, to szkolnictwo służyło też wynaradowianiu mieszkańców, no ale do szkoły chodzono. Poziom analfabetyzmu w porównaniu do kontynentu był bardzo niewielki. I co to jest na przykład coś, co szokuje mieszkańców kontynentu, gdy odwiedzają Tajwan? Na Tajwanie są na przykład stowarzyszenia weteranów Cesarskiej Armii Japonii. Coś niepojętego w Chinach kontynentalnych. Tam było nawet parę lat temu takie wydarzenie, że jakaś taka grupa rekonstruktorów, może trochę śmieszków, wesołków, robiła sobie gdzieś tam zdjęcia właśnie w mundurach armii cesarskiej, no to od razu tam do aresztu i proces, tak? Bo takich rzeczy się w Chinach, w Chinach nie żartuje, to jest traumatyczne, natomiast na kontynencie jest inaczej. Jest na tyle inaczej, że jeden z prezydentów Tajwanu. Li Teng hui on rządził w latach 90., on miał w swoim życiorysie epizod służby w armii japońskiej. No to nam pokazuje już na tym etapie, jakie tu są wielkie wielkie różnice, tak? No ale idziemy dalej. Japonia przegrywa wojnę w roku 1945, Tajwan wraca do Chin kontynentalnych, do Republiki Chińskiej. I to też jest pewną ciekawą rzeczą. Wśród tych mieszkańców Tajwanu od wieków, Chińczyków mieszkających na Tajwanie od stuleci, ten właśnie moment powrotu do macierzy, można by powiedzieć, do podpanowanie chińskie jest odbierany gorzej, tak? ponieważ na tą wyspę, która pamiętajmy, Drugą wojnę światową spędziła w sposób spokojny, przybywają chińscy żołnierze, przybywa chińska administracja, no i wiecie, wiesz, Arturze, no ci ludzie przybywają z kraju, który toczył krwawą wojnę, który został zdewastowany, gdzie panowała potworna bieda, trafiają na wyspę, która z perspektywy Chin jest dosyć zamożna. I co zaczynają robić? No, korzystają z zamożności tej wyspy jako nowe władze. I to właśnie jest w pamięci Tajwańczyków, że no, ten powrót tak tych chciwych chińskich urzędników nie jest pamiętany nie jest pamiętany za dobrze. No a zaraz po kilku, po kilku latach mamy, no, mamy nawrót wojny domowej. Komuniści wygrywają, wygrywają tą wojnę domową. No i Chiang kai z urzędnikami Partii Narodowej, z żołnierzami Republiki Chińskiej. Ewakuuje się na tą wyspę, i na tej wyspie jest kontynuowana tradycja Republiki Chińskiej z kontynentu. Też tu pojawiają się pewne traumatyczne elementy, ponieważ na tej wyspie dochodzi. Nie pamiętam, który to był rok, ale w każdym razie druga połowa lat 40. Tam doszło do, takiego, do takiej sytuacji, że dosło doszło do protestów społecznych. I Partia Narodowa bardzo brutalnie te protesty społeczne stłumiła. I to też jest pewnej, powiedzmy, takiej zbiorowej pamięci mieszkańców wyspy. To jest pamiętane jako taki czynnik negatywny. Czyli też trochę widzimy, że te panowanie japońskie jest odbierane dosyć, dosyć spokojnie. Natomiast powrót chińskiego władztwa. Tu jest kojarzony no, z takimi nie do końca sympatycznymi rzeczami. No jak ten Tajwan w kolejnych dekadach wygląda? No jest rządzony w sposób autorytarny przez Chiang kai ale co też trzeba Partii Narodowej oddać, ona dba o rozwój gospodarczy wyspy. Inwestuje ma dość dobre pomysły, pomysły rozwojowe, no i ta wyspa w kolejnych dekadach się aktywnie bogaci. Tak? Mieszkańcy Tajwanu, państwo się modernizuje, mieszkańcy wyspy się bogacą. Jest to też dużą różnicą w stosunku do Chin kontynentalnych, gdzie mamy no, wielki skok, mamy rewolucję kulturalną. No, są te lata panowania Mao Zedonga, które no, pod względem ekonomicznym, pod wieloma względami są dekadami dla Chin straconymi, natomiast. Tajwan intensywnie się rozwija, intensywnie się bogaci, no i z czasem awansuje no, do grona jednych z najlepiej, z najzamożniejszych państw świata. W połowie lat 70., chyba w 75. roku, Chiang kai umiera i po kilku latach do władzy dochodzi jego, jeden z jego synów, to jest Chang Ching-kuo i jego rządy też są dosyć ważne, ponieważ on zaczyna tą swoją, te, te swoje rządy no, w ramach państwa autorytarnego, ale w połowie lat 80. decyduje się na liberalizację systemu politycznego. W roku 1986 legalizuje partie opozycyjne. W roku 1987 znosi stan wojenny, bo musimy pamiętać, że od lat 40. to państwo funkcjonowało w ramach stanu wojennego. No i tego dalszą konsekwencją jest to, że na początku lat 90. dochodzi do pierwszych wolnych wyborów, tak, czyli mamy kolejną istotną zmianę. W Chinach mamy no najpierw rządy mało, państwo totalitarne, potem do władzy dochodzi Deng Xiaoping, który. Trochę ten system polityczny liberalizuje, o czym warto pamiętać, ale jednak utrzymuje dominującą rolę partii komunistycznej, otwiera kraj gospodarczo na świat, ale jednak przy zachowaniu autorytarnego systemu politycznego. No i w 1989 roku brutalnie się rozprawia z protestami studenckimi na placu Tiananmen. A w tym samym czasie Tajwan decyduje się na reformy polityczne, tak? Także kolejna tutaj jest bardzo istotna różnica. No, w latach 90. Tajwan jest już krajem. Demokratycznym i w roku 2000 do władzy dochodzi Chen Shui-Bien, który reprezentuje Demokratyczną Partię Postępu, czyli tą partię opozycyjną w stosunku do wcześniej rządzącego, rządzącego Guo Mindangu. Tak? No i tutaj właśnie widzimy te istotne różnice, które są pomiędzy kontynentem a wyspą. No i ty zadałeś pytanie o tych Amerykanów. Kiedy w tym wszystkim się pojawiają Amerykanie? No właśnie, Amerykanie pojawiają się raz. I mocno, że tak się wyrażę, czy najpierw wchodzą, a w pewnym momencie w przypadku, nie wiem, może jakiegoś zdarzenia, tak naprawdę wchodzą w głębiej w to wszystko? No Amerykanie pojawiają się, bym powiedział, stopniowo. Warto pamiętać, że Chiang Kai-shek, gdy jeszcze rządził kontynentalnymi Chinami i jakoś tam próbował, prawda, budować tą politykę zagraniczną republikańskich Chin, no miał pewien problem z wybraniem sobie sobie alianta, tak? Ponieważ no, z jednej strony... On jako przywódca ruchu antykolonialnego no niechętnie odnosił się do starych mocarstw kolonialnych w regionie, to jest do Wielkiej Brytanii i Francji, tak? ponieważ postrzegał je jako te państwa, które no słusznie z Codiną, które upokorzyły Chiny w XIX wieku, je wykorzystywały. Współpracował do pewnego stopnia ze Związkiem Radzieckim, ponieważ widział w nim państwo no, rewolucyjne, antykolonialne, które do jakiegoś stopnia może być zainteresowane wspieraniem tych Chin, no, ale dość szybko przekonał się, że Związek Radziecki, pomimo pewnych fasad ideowych, no jest kolejną tak naprawdę odnową imperialnej Rosji. Tak? Co jest też dosyć ciekawe, Chiang dążył do tego, żeby jakoś unormować stosunki z Japonią. No, tu warto też pamiętać, że on jako. on był wojskowym z wykształcenia, karierę się zaczynał w Wojsku Cesarskim, on studiował na Japońskiej Akademii Wojskowej. Miał takie plany, no, ale Japonia tym nie była zainteresowana. Postrzegała Chiny jako obszar ekspansji. No i w związku z tym pozostały mu te Stany Zjednoczone, kraj bogaty, dynamicznie się rozwijający mocarstwo, ale jednak mocarstwo zachodnie, ale jednak mocarstwo, no jednak różniące się od tych starych imperiów kolonialnych, tak? I tutaj no, od lat 30. możemy widzieć stopniowe tutaj zacieśnianie tych stosunków, no w latach II wojny światowej rządzone przez niego Chiny są sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. No, i w momencie, w którym on przegrywa wojnę domową z komunistami, jest zmuszony ewakuować na ten Tajwan, no to niejako naturalnie ten, ten Tajwan, prawda, czyli ta ostoja Chin niekomunistycznych, no jest dla Stanów Zjednoczonych obszarem niezwykle, niezwykle ważnym, tak. Jest to sojusznik Stanów Zjednoczonych, dzięki poparciu amerykańskiemu, warto pamiętać, do lat 70., Tajwan reprezentuje całe Chiny w ONZ-cie, tak. To się oczywiście zmienia w latach 70., ponieważ Richard Nixon i Henry Kissinger decydują się na normalizację stosunków z Chińską Republiką Ludową, potem ta Chińska Republika Ludowa de facto staje się amerykańskim sojusznikiem w ramach zimnej wojny. No i one zajmują w pewnym momencie miejsce Tajwanu w ONZ. -cie. No ale no, nie mniej Stany Zjednoczone utrzymają, utrzymują te kontakty z Republiką Chińską na Tajwanie. Utrzymują je w latach 80. -tych, 90., -tych, choć oczywiście starają się, jakoś bym powiedział, tutaj no, nie nagłaśniać tych kontaktów, aby nie psuć stosunków z Chinami, które najpierw są ich sojusznikiem zimnowojennym, potem już po upadku zimnej wojny no, ważnym partnerem gospodarczym, w którym amerykańskie korporacje robią dobre pieniądze. No można powiedzieć, że ten powrót Tajwanu jako taki bardzo ważnego elementu tej amerykańskiej rozgrywki geostrategicznej w regionie, trudno wskazać jakiś taki jednoznaczny moment, ale myślę, że na pewno w jakiejś mierze ostatnia dekada, tak, gdy Donald Trump decyduje się na wojnę handlową, a potem technologiczną z Chinami, i ten temat Tajwanu zaczyna wracać, te kontakty amerykańsko-tajwańskie stają się bardziej wyraziste. Stanisławie, muszę trochę przeprosić, bo tego wątku nie uzgadnialiśmy, ale teraz dopiero dotarłem do tej informacji na łamach Die Welt. Pojawiła się informacja o tym, że na zdjęciach satelitarnych widać, że chińczycy mocno, że tak się wyrażę, wchodzą w księstwo Bhutanu. Państwo, które z nimi graniczy. Tak. To jest kwestia też Himalajów. No mówi się o tym, że Chiny być może szykują się do pewnej ekspansji, nawet pada zdaje się kasło konflikt. Tylko teraz pytanie, czy patrząc też tak naprawdę na dzisiejsze czasy, bo okazuje się, że ani Rosji, ani Stanów Zjednoczonych, ani de facto chyba Chin też nie stać na jakiekolwiek konfliktowanie się na kilku kierunkach. Nieskromnie powiem, że od paru lat mówię, że Rosję właśnie w ten sposób można było, kolokwialnie mówiąc, załatwić, bo sytuacja związana chociażby z Sochi, z Torami, do Formuły 1, z Olimpiadą, z Krymem, z Gruzją i jeszcze pewnie parę wątków można by wyciągnąć, pokazywały, że Rosja nie była w stanie pociągnąć tego finansowo. Amerykanie też lata temu, ja pamiętam jeszcze spotkanie, na którym byłem z admirałem McGravenem, mówili musicie sobie wtedy, Amerykanie mówili tak, ustami oczywiście pana admirała, Musicie w Europie sami sobie radzić, my płyniemy w stronę Chin. Płyniemy oczywiście też w cudzysłowie. Ale jak Ci się wydaje, czy Chiny faktycznie idą na kolizyjny, na kolejnych kierunkach, czy po prostu prowadzą? Czy raczej realizują starą strategię, to samo co tak naprawdę zrobili z Rosją, gdzie Rosja udawała, że tego nie widzi, czyli wchodzili w pewne interesy, to samo zresztą co robili w trakcie pandemii, tak, i wspomaganiem innym państwom, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, czyli pewnego rodzaju uzależnianie od siebie. W przypadku Butanu tu chodzi o budowanie pewnych osiedli, ale wiadomo, że to jest tylko Pierwszy bądź jakiś kolejny z wielu kroków, czy wydaje Ci się właśnie, że Chiny. Ja wiem, że pytanie możecie zaskoczyć, bo informacja jest świeża, a przynajmniej w mediach się świeżo pojawiła. Pewnie... Świeżo, nie świeża. No właśnie, tak się, tak się domyślam, że media gdzieś tam po pewnym czasie do tego dotarły. Ale trochę podsumowując, Chiny stać na takie kolizyjne kursy na kilku kierunkach? Czy być może, rozbuduję to pytanie, które miało być osobne, spotkanie. Czy Biden spowodowało, że Chiny wiedzą, że na pewne małe kroki mogą sobie w tej chwili pozwolić, bo Bliski Wschód nabrał pewnego priorytetu. Może tak trochę zaczynając od innej strony. No tutaj kwestia tego Butanu no nie jest zupełnie nowa, bo zapewne pamiętasz bodajże w roku 2017 właśnie tam na płaskowyżu Doklam jest pogranicze chińsko-butańskie. Tam doszło do, do sporów pomiędzy pogranicznymi wojskami chińskimi i induskimi. Tam się żołnierze kamieniami wówczas wrzucali. Także to nie jest temat zupełnie nowy. Chińczycy prowadzą ekspansję w stosunku do tego górskiego, bardzo interesującego zresztą królestwa już tak naprawdę od wielu lat i próbują jakoś tą, te swoje wpływy w tym kraju w większość. Także to nie jest tak zupełnie nowość. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, no tu jest taki problem, że my tak do końca nie wiemy, jaka w pełni jest kondycja gospodarcza Chińskiej Republiki Ludowej. Można się zresztą rozmawialiśmy o tym, można się tutaj spotkać z różnymi wizjami na ten temat. Jedni krzyczą, że Chiny zaraz się zawalą, tak. Inni przeciwnie mówią, że są w doskonałej kondycji gospodarczej i tylko będą ekspandować dalej. Po mojemu prawda jest gdzieś tam po środku, choć trudno mi powiedzieć, bliżej którego z tych scenariuszy. Wiesz myślę, że Chiny mogą sobie do jakiegoś stopnia pozwolić na prowadzaniu ekspansji w kilku kierunkach, tylko, no właśnie muszą jakoś tak w miarę racjonalnie powiedzmy, dawkować natężenie na poszczególnym kierunku. Na pewno nie, mogłyby, nie, nie mogliby sobie pozwolić na równorzędny, daleki konflikt i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Indiami, tak, bo Indie są, można powiedzieć, protektorem Butanu współcześnie. To na pewno nie, coś musieliby wybrać. No właśnie, bo nie sposób przecież nie patrzeć tu na mapę. Mamy Indie całkowicie niedaleko, a przede wszystkim to, no przecież to się pograniczu z Butanem, no to jest obszar. No znowu wracamy do tematu Tybetu. Wspominaliśmy kiedyś też, że Chiny mają też swój problem przecież z terroryzmem, więc mogą się prosić tym samym o pogłębienie wewnętrznych problemów, których nieraz już powtarzałeś i tak już mają nadmiar. Oczywiście, jak najbardziej. Też pytanie, cóż tu jest no, do, do rozwijania? No, konflikt z dwoma mocarstwami, Stanami Zjednoczonymi i Indiami, które są przecież gwałtownie się rozwijającym państwem. Od tego roku najludniejszym już państwem świata no byłby rozwiązaniem, mówiąc bardzo delikatnie, niezwykle, niezwykle ryzykownym i z pewnością mógłby się dla Chin skończyć bardzo negatywnie. No i w jakimś tam horyzoncie czasowym chińskie porażki mogłyby doprowadzić do wrzenia wewnętrznego, tak? w tym również do wrzenia w kategoriach etnicznych: Tybet, Turkiestan itd. itd. A widzisz jakieś chińskie, nazwijmy to, priorytety, czy jeśli chodzi o kierunki oczywiście, czy to ten Tajwan jest tym priorytetem? Jak najbardziej je widzę. Tutaj Tajwan jest absolutnym numerem jeden. On jest, że tak powiem, jeśli mówimy tutaj o kwestii ekspansji, tak, zbierania tych tak zwanych ziem chińskich, no to on jest zdecydowanie na miejscu pierwszym. A gdzieś tam wracają w swoich analizach na przykład tematy Hongkongu, Szanghaju? Czy to jednak właśnie tak jak wspomniałeś, Tajwan jest pierwszy, koniec, krowka, a cała reszta gdzieś tam jest w bliższym czy dalszym tyle? No wiesz, Hongkong oni w ostatnich dziesięciu latach spacyfikowali sobie. W Hongkongu odbyły się wybory tam do legislatywy miejskiej. No, oczywiście wybory całkowicie bezpieczne i tak zorganizowane, aby prochińscy lojaliści je wygrali. 10 lat temu tam był potężny ruch demokratyczny, tak zwana rewolucja parasolkowa, ale ten ruch został, no został zdławiony przez, przez Chiny. Oczywiście Hongkong nadal no cieszy się jakąś tam do pewnego stopnia niezależnością, pewną innością w stosunku do, do reszty kontynentu. Ale ten ruch niepodległościowy został w dużej mierze stłumiony. Tak? Także tutaj no, temat, temat Hongkongu jest zdecydowanie załatwiony. No, a Szanghaj, Szanghaj no, jest częścią Chin, tak. Prawda, jest miastem wydzielonym, także ten jego status też jest, co prawda, troszkę inny, troszkę specyficzny, No, ale tam, tam, tam nie ma żadnych ruchów separatystycznych, choć oczywiście jest to miasto specyficzne. A jakbyśmy mieli iść w stronę jakiegoś podsumowania? Ja wiem, że broni się czasem przed takimi analizami jeśli chodzi o przyszłość, ale jednak no, w jakiś sposób musimy trochę temat, że tak się wyrażę, zamknąć. To jakie według Ciebie są wizje dla tego Tajwanu? Wiem, że tu mamy pełno enek, x-ów i tak dalej, i że to jest równanie prawie nie do rozwiązania, że z tych Chin niestety, ale spływa tak mało informacji, że ciężko w wielu aspektach tak naprawdę się odnieść do tego, jak ta chińska kondycja w najróżniejszych aspektach wygląda. No ale jakbyś się miał pokusić o, o taką wizję, to według Ciebie Tajwan w przyszłości to? Ja, a propos Tajwanu, myślę, że widzę dwa takie dosyć realne rozwiązania. Pierwszy z tych scenariuszy to jest utrzymanie obecnego status quo mianowicie, że jest to wyspa niezależna od Chin nie znajdująca się czy to w chińskiej strefie wpływów, czy to po prostu wręcz w granicach chińskich. Otwartą rzeczą jest oczywiście kwestia, że tak powiem, uznawalności tego państwa na arenie międzynarodowej. No, dzisiaj tą uznawalność, dzisiaj Tajwan jako jak, jak osobne państwo uznaje zaledwie 13 państw świata w Europie, to jest tylko Watykan. Tutaj nie chcę, że tak powiem, dywagować, czy władze tego niezależnego od Chin, od Chin Tajwanu zdecydują się na ogłoszenie na przykład niepodległości. Tutaj próbę walki o to swoje uznanie swojego państwa na arenie międzynarodowej, w takie rozważania nie chcę wchodzić, ale myślę, że jest to jeden z realnych scenariuszy, że po prostu ten Tajwan będzie krajem niezależnym od Chin, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, czyli tak jak to mniej więcej wygląda dzisiaj. Drugi natomiast scenariusz no to jest jakaś tam forma powrotu pod panowanie chińskie, przy czym co ja rozumiem po, jako powrót pod panowanie chińskie. Mi osobiście bardzo trudno jest sobie wyobrazić, że Tajwan stanie się po prostu częścią Chin, nawet na warunkach takich, jaką tą częścią był Hongkong i Makao na przykład pod koniec lat 90. czy na początku lat 2000., gdzie oba te miasta miały no dość realną jednak autonomię w tamtych czasach i Pekin jako tako tej autonomii przestrzegał. Moim zdaniem to jest scenariusz niemożliwy, ponieważ no, sytuacja, też doświadczenia historyczne te, tego państwa są zupełnie inne, zupełnie inna jest mentalność i no, ja po prostu nie umiem sobie wyobrazić Tajwanu jako, nie wiem, jakiegoś takiego specjalnego regionu, jakim to na przykład był Hongkong. To moim zdaniem chyba jest absolutnie niemożliwe, Raczej widziałbym tutaj jakąś formę, powiedzmy, finlandyzacji tego państwa. To znaczy, co ja przez to rozumiem, że on pozostanie bytem od Chin niezależnym, będzie funkcjonował poza Chińską Republiką Ludową, ale jednocześnie będzie od niej mocno uzależniony w taki sposób, że na przykład będzie musiał swoje działania na arenie międzynarodowej, bardzo że tak powiem, będzie musiał jakoś uzgadniać z Pekinem. Widziałbym to w takiej formie. Natomiast który, który z tych scenariuszy jest? Bardziej prawdopodobny? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że to jest uzależnione przede wszystkim od dwóch rzeczy. Po pierwsze, od statusu Stanów Zjednoczonych w Azji, od tego, czy Stany Zjednoczone no, utrzymają swoje potężne wpływy polityczne w Azji Wschodniej i w związku z tym, czy będą w stanie no, pracować nad tym, aby, aby Tajwan no, znalazł się poza chińską strefą wpływów. No, a z drugiej strony, oczywiście, od sytuacji Chińskiej Republiki Ludowej, od tego, jak będzie wyglądała przyszłość tego państwa, czy Chiny utrzymają swój dynamiczny rozwój gospodarczy, czy nie wpadną w jakiś poważny kryzys gospodarczy, nie czeka jakiś zamęt wewnętrzny. No, krótko mówiąc, od tego, czy, czy będą silnym mocarstwem zdolnym do tego, żeby po prostu tutaj ekspandować swoje, swoje wpływy na zewnątrz. Jeszcze jedno mi do głowy przyszło. Bardzo krótko zapytam to też o, i o krótką odpowiedź poproszę. Zdarza się, że Chiny bardzo mocno reagują na działania Europy. O co mi chodzi? Nazwałem dzisiaj Tajwan podmiotem prawa międzynarodowego. Ty to w pewien sposób swoim wypowiedziom po chwili, może nie bezpośrednio, ale skorygowałeś, bo stwierdziłeś, że Tajwan jest uznany raptem przez 13 państw no na raptem świecie. To jest przez 13 państw, natomiast de facto to jest niezależne państwo, tak? No, ale właśnie o co mi chodzi? Bo Estonia chociażby chciała u siebie pozwolić na przedstawicielstwo Tajwanu, na co Chiny bardzo mocno zareagowały, wręcz postraszyły. Reakcja ostra, na swój sposób niegrzeczna i powiedziałbym na wzór rosyjski, bo Chińczycy sobie lubią, kiedy coś im się w Europie nie podoba, to nawet o premierze czy prezydencie danego państwa powiedzieć jakiś tam polityk. Tak, tak, myśmy to w Polsce też doświadczyli. Jak najbardziej Chińczycy są na kwestię Tajwanu bardzo, ale to bardzo wrażliwi. Czy to wszystko, co planują Chińczycy, mówisz o tym planie na przyszłość odbudowy i tak dalej, to jak oni tam, czy to w ogóle jest ujęte? Bo powiem szczerze, że nie wiem. Właśnie ten Tajwan, bo mogą sobie określać pewien cel. Oczywiście, on może być do końca taki, nie do końca realny, ale w polityce wewnętrznej i zewnętrznej może być wykorzystywany, mimo że sami być może nie zakładają, że aż taki sukces czy inny odniosą. W tych takich licznych planach, które snuje przewodniczący Xi Jinping, jest między innymi coś takiego, aby do roku 2049 Chiny były, jak to ładnie nazwano, wielką kwitnącą cywilizacją socjalistyczną. No tutaj się analitycy głowią i troją, co tak naprawdę chiński przywódca ma na myśli. No i na przykład tutaj na naszym polskim gruncie profesor Bogdan Guralczyk wskazuje na to, że po prostu no to jest taki projekt, to jest wizja tego, żeby po prostu Chiny były bogatym, rozwiniętym, zaawansowanym technologicznie, gospodarczo-militarnie mocarstwem. Ale też w ramach tego, aby do tego roku no, nastąpiła jakaś forma zjednoczenia z Wyspą. Tak? czyli tutaj chcieliby do roku 2049, czyli do stulecia Chińskiej Republiki Ludowej, no, chcieliby ten, ten projekt domknąć. To jest taka perspektywa czasowa, najprawdopodobniej. Czyli taki trochę symbol. Bardzo istotny. Pozwoliłbyś, Arturze, ja jeszcze jedną rzecz bym tutaj tylko dodał, bo nie chciałbym bez tego zostawiać naszych słuchaczy. Ta kwestia uznania bądź nieuznania Tajwanu, ona jest też dosyć relatywna, tak, ponieważ 13 państw świata posiada swoje ambasady na terenie Tajwanu i na swoim terenie ambasadora, oficjalnego przedstawiciela Tajwanu w formie ambasadora. Tak? Natomiast poza tym w zdecydowanej większości krajów świata jest coś takiego, jak to się nazywa ładnie. Biuro Handlowe i Kulturalne Republiki Chińskiej. To nie jest oficjalnie ambasada ale w praktyce no, taką rolę pełni. Tak? W Warszawie też mamy takie biuro i z kolei też na terenie na terenie Wyspy znajduje się biuro kulturalne i, i, i handlowe Rzeczpospolitej Polskiej. To nie są oczywiście, to się nie nazywa ambasadami, ale w praktyce pełnią one identyczną rolę. Tak? Więc no, tak nieoficjalnie no, zdecydowana większość świata utrzymuje te kontakty z Tajwanem, no bo trudno tego nie robić. To jest bogate, bardzo zaawansowane technicznie państwo i trudno tym krajem kontaktów nie utrzymywać. Stanisławie, bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze za wyjaśnienie nam tematu Tajwanu. Mam nadzieję, że wielu słuchaczy jest usatysfakcjonowanych z naszej dzisiejszej rozmowy. Ja też mam takie nadzieje. Bardzo dziękuję za zaproszenie, no i oczywiście polecam się na przyszłość. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na Celowniku był nasz stały współpracownik, dr Stanisław Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Stanisławie, kłaniam się nisko, doktorze, dziękuję raz jeszcze. Bardzo Ci dziękuję, Arturze. Dziękuję Państwu. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.